Witamy Was w specjalnym świątecznym programie Wysypisko. Dzisiaj, w przededniu świąt Bożego Narodzenia, będziemy rozmawiać o rzeczach bardzo aktualnych i na czasie, czyli o choinkach. A obejmując to szerzej, porozmawiajmy o lasach, w których one rosną. Bardzo starą tradycją jest to, że nieodłącznym symbolem tych świąt jest przybrane błyskotkami drzewko. Po latach zastępowania go plastikowymi imitacjami wraca do łask zielone, prawdziwe drzewko. Rzadko jodła, bo droga i pod ochroną. Najczęściej jest to intensywnie pachnący, hodowlany, zielony świerk. Niezwykle ustrojony w kolorowe światełka, elektryczne światełka, bombki, orzechy, cukierki, łańcuchy i patataj, patataj. Inne ozdoby troskliwie przechowywane i dokupywane. Przy choince w wigilijny wieczór zasiada cała rodzina, czekając na świętego Mikołaja, uroczystą wigilijną kolację, no a przede wszystkim na prezenty. Stoi sobie nasza choineczka, pieczołowicie ubrana, oświetlona, cieszy oczy domowników, gości, dekoruje mieszkania. Czasami postoi do trzech króli, a czasami trzeba ją wyrzucić dużo wcześniej, ponieważ igły zaśmiecają całą podłogę, no i trzeba sprzątać. Ale co się z nią dzieje, zanim trafi do naszych domów? Jest częścią lasu, tak ważnego dla człowieka z wielu powodów. Czy wiecie, jaką powierzchnią zajmują lasy w Polsce? Chyba bardzo dużą, gdzie spojrzysz, wszędzie lasy. Może u nas w Wielkopolsce tak, ale w innych miejscach to prawdziwa pustynia. Ogólnie w Polsce lasy zajmują około 28%. Spójrzmy na naszych sąsiadów. W Europie wygląda to trochę lepiej. Wynosi 32%. Szczęście wielkie, że mieszkamy tu w Olsztynie, pośród lasów. Faktycznie, nasze obecne województwo zielonogórskie ma największą lesistość w Polsce. Możemy odetchnąć z ulgą. To aż 48,7%. A czy wiesz, jakie drzewa w nich przeważają? To jasne, gdzie spojrzę, to przede wszystkim głównie sosna. Tak, a innych drzew, zwłaszcza liściastych, jest bardzo mało. Czy możemy powiedzieć, że to dobrze? Niestety nie, bo kiedy pojawi się jakiś szkodnik, ginie cały las. Dlaczego sosny stanowią główny drzewostan? Ponieważ posadził je człowiek, aby uzyskać bardzo szybko cenny surowiec, jakim jest drewno. Lasy pierwotne, charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej, zachowały się tylko na niewielkich obszarach, na przykład w Puszczy Białowieskiej czy Borach Tucholskich. Lasy w województwie zielonogórskim mają średnio 50 lat. O, to starsze od nas! Jeśli chodzi o drzewa, to są bardzo młode. Najbardziej cenne jako surowiec są drzewa liczące ponad 100 lat. Czy zdajecie sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają lasy dla życia na Ziemi? No tak, zbieramy w nich grzyby, jagody, zioła, pozyskujemy drewno. I co jeszcze? Posłuchajcie, z lasów pozyskujemy też zwierzynę łowną na mięso, skóry i poroża. Uzyskujemy żywicę dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, produkcji klejów i lakierów. Pozyskujemy różne gatunki drewna dla wielu gałęzi przemysłu i produkcji papieru. Lasy pełnią wiele funkcji biologicznych. Są ważnym elementem krajobrazu, wytwarzają specyficzny mikroklimat. Zatrzymują większość wód opadowych, kształtują stosunki wodne w glebie. Chronią glebę przed erozją i zatrzymują hałas. A przede wszystkim pochłaniają dwutlenek węgla z powietrza, a wytwarzają tlen. No właśnie, lasy amazońskie nazywane są płucami świata i odpowiedzialne są za kształtowanie klimatu na całej kuli ziemskiej. Lasy są siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Las jest pochłaniaczem wielu trucizn. Dzień dobry, jestem pracownikiem Nadleśnictwa w Olsztyn. Moje nazwisko Piotr Kaźmierczak, funkcja podleśniczy. Nadleśnictwo w Olsztyn przed okresem świątecznym proponuje sprzedaż drzewek choinkowych w dwóch gatunkach, sosny i świerka. Sprzedaż będzie prowadzona w okolicy Olsztyna na terenie dwóch leśniczówek. Jedna to jest leśnictwo Tłoki Nowe, drugie to leśniczówka w Powodowie. Oferujemy do sprzedaży choinki w zakresie wysokości od metra do 3,5 metra. Każdy chętny znajdzie coś dla siebie. Jeszcze może kilka słów na temat różnicy między choinką sztuczną a prawdziwą. Nie jest prawdą, że choinka sztuczna jest choinką, która ochrania las. Choinka sztuczna, żeby ją wytworzyć, jest to wytwór cywilizacji człowieka. Należy na nią spotrzebować kilkanaście różnych elementów, plastiku, metalu. Żeby wytworzyć coś takiego, musi być zniszczona, określona, przerobiona, określona liczba metrów sześciennych wody.
materiałów służących do wykonania plastiku, co w jakiś sposób zanieczyści środowisko. Natomiast leśnicy hodują choinki w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. One są przeznaczone tylko i wyłącznie na użytek w okresie świątecznym. Są hodowane na przykład pod liniami wysokiego napięcia. Leśnicy później je wycinają przed świętami. I taka choinka naturalna bardzo szybko po wyrzuceniu, po okresie świątecznym, ulega biodegradacji i wraca do środowiska naturalnego. Natomiast taka sztuczna, plastikowa choinka, która przez 10-15 lat stoi u Państwa gdzieś w domach, później po wyrzuceniu staje się zwykłym śmieciem, a jak każdy plastikowy śmieć, możemy ją spotkać przez następne 50, 100, 200 lat w środowisku. Nie wiedziałam, że tego jest aż tak dużo. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z ważności lasów. Najczęściej są one miejscem wycieczek lub grzybobrania. Lasy w Polsce i w Europie są bardzo zagrożone. Zagrożone ze strony przyrody i oczywiście człowieka. Duże szkody powodują w lasach susze, huragany, szkodniki, choroby grzybowe i zwierzyna luźna. Największe zagrożenie stanowią jednak emisje przemysłowe i pożary. Najgorsze są kwaśne deszcze, spowodowane ogromną emisją do atmosfery dwutlenków siarki i tlenku azotu. Obszarem totalnej klęski ekologicznej lasów w Polsce są lasy w Górach Izerskich. Po wspaniałych świerkowych lasach pozostały tylko suche szkielety. W województwie zielonogórskim źródłem szkodliwych emisji jest legnisko, głogowskie zakłady miedziowe. Siarka niszczy jednocześnie korzenie i koronę drzewa. Uszkadza warstwę ochronną wosku na igłach i liściach, dotykając aparaty szparkowe i uniemożliwiając fotosyntezę. Następuje śmierć lasu, zanim jeszcze zaatakują go szkodniki. A lasy umierają milcząc. Człowiek patrzy na to ciche cierpienie drzew, niewiele robi, by je ratować. A tylko jedna 60-letnia sosna w ciągu doby produkuje tlen dla 3 osób, około 1500 litrów. W lesie w jednym metrze sześciennym powietrza jest 60 razy więcej organizmów chorobotwórczych niż w mieście. Sosna, brzoza i jałowiec wytwarzają wokół siebie strefę 3 do 5-metrową wolną od bakterii. Drzewa wydzielają fitoncydy, substancje bakteriobójcze. To skąd wzięło się przysłowie, nie było nas, był las. Jak umrze las, nie będzie nas. Więc zanim usiądziemy przy suto zastawionym stole, pod wspaniałym, pachnącym, ustrojonym drzewkiem, zastanówmy się nad rolą, jaką pełni w przyrodzie. Pomimo tego, iż pochodzi ze specjalnej, przeznaczonej do wycięcia hodowli, że jest niewymiarowe, uszkodzone, chore lub ma inne wady. Pamiętajmy, jak pięknie wyglądały w swoim naturalnym środowisku. To już wszystko w naszym programie. Zapraszamy na następny, już w przyszłym roku. Żegnamy się z Państwem w szerszym niż dotychczas gronie. Są ku temu dwie okazje. 10. wydanie naszego programu Wysypisko i święta Bożego Narodzenia. Przez to życzymy wszystkim wesołych świąt. Koniec.